No właśnie, koniu, nie koniu, tylko kręga. Spróbuj teraz opowiedzieć historię, żeby się rymowało. Dasz radę? Okej, wasz temat to... Widzicie na koszulce z tyłu nie montuj się? A z przodu jest... Chuj ci chuja! Przeczytajcie wszyscy te nie montuj się. Przeczytajcie na głos, nie montuj się. Nie montuj się. Wiecie co to znaczy? Żeby się tak nie nagrywać na jakiejś spinie. Wszyscy myślą, tak jak powiedział Laszka z chłopaki nie płaczą. Trzeba się wylosować z tym ambasadorem Polski. Będę sobie jarał w polskich wioskach. Chciałbym także przedstawić Mateusza Dębowskiego w pseudonim Dęba, który skończył 10-18 lat i chciałby, żebyśmy mu zaśpiewali 100 lat. Ja zacznę. Ale zacznijcie wszyscy. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Teraz nie montuj się, wszyscy powtórzymy. 3, 4. Nie montuj się! Zajebiście, dziękuję. I tak już myślałem, że tak już to nabija. Ale wiecie co? Zagramy tutaj. O. Nie daję mu mikrofonu, tylko lecę na fali, bo dzisiaj reszta mnie bali. Krycha! Czemu przyprowadziłeś kolegów tutaj? Nie bój się tego. Co więcej opowieści, czekaj chwilę. Czekaj, pulo. Krycha, walczysz tu z kolegą na opowieści, to stań. Koniu, jedziesz, ciśniesz zwroteczka i ciśniemy dalej półfinały, nie ma czasu. Każdy chce iść dalej, każdy chce walczyć, walka trwa nadal, nie wszystko stracone. Także wyprostować się i jademy! Dobra! Mówią, że na polu namiotowym jestem szyka. Patrzę, kurwa, naćkany Krycha idzie do mnie, mówi, pożycz pięć tych ziomek. Oddam ci, kurwa, w piątek, dziś jest piątek. Ej, co mam zrobić, Krycha, daj mi tutaj pożyczkę, nie mam sam hajsu. Zaraz się wykwintę, stary, wykwintnie się na wale, przejebane. A później się, kurwa, spotkamy w finale. Chcesz zobaczyć mnie, stary, jak lecę wolno? Zobaczyć, jak napierdalam, kurwa, braci i siostro, ta. Wezmę oddech i to jest przejebane. Z tego miejsca pozdrawiam Łysego i mamę. Dobra, Krycha, masz jeszcze coś do powiedzenia? Chciałbym pozdrowić tych posiołków, którzy się oddają na trzymanie w piątek. Koniu, ciśnij zwroteczka i kończymy ten battle. Dobra, a propos poematów, bez żadnych schematów, napierdala koniu, biały tupak szakur. Koszulka nie upedlaj, nic, to jest prosta opcja. Koszulkę prosto ma w aucie ziomal. Chcesz zobaczyć, jak się włoży tu prosto? Nie na mój rypacz, bracie i siostro, to nie jest proste. Ale wiecie co jest proste? Że jestem tutaj najlepszy, kurwa, ziomek. Ej, kurwa, krzyknijcie dla mnie, dla Siemianowic, dla mnie, dla moich ziomali. Jestem koniu i to jest przejebane. Jak już mówiłem ostatni raz, pozdrawiam mamę. Wszyscy są ukochani, wszyscy wiemy co tu się zdarzyło. Wszyscy nadstawmy uszu na ważną sprawę i ważne pytanie. Czy lepszym rapem w kwestii improwizacyjnej, uraczył was może Krycha tu, jeśli tak zróbcie hałas? Czy może lepszy rap zaprezentował tutaj koniu pozdrawiający mamę, jak i Siemianowice? Jedne larmo! Więc powtarzam pytanie. Lepszy raper Krycha? Czy lepszy raper koniu?
Na razie porówno, więc ponownie pytanie. Lepszy rapero Krycha? Czy może jednak Siemianowic Koniu? No, głos ludu mówi, że głośniej jest Krycha, nie? I masz szansę wygrać tutaj jedno dupne bonio od sponsorów wuja oraz kupę geltu oraz tytuł jaśnie oświeconego księża wojewody, hrabi na kępie, wulca na podwórkach, dowódca wojsk dozgonnych. Więc stara się kurwa w tym półfinale, przyszłość jest przed tobą. Ten ćwierćfinał wygrał głosem ludu, Vox Populi, niejaki Krycha zaginiony, a odnalazł się przy Los i Godo opowieści. Noż wierszokleta, Wajdelota, a ojda, etc., etc. Poruszmy tę kwestię jeszcze raz w półfinale, na które serdecznie zapraszamy.